Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, po bardzo długiej przerwie widzimy się ponownie w grze The Binding of Isaac. Oczywiście Repentance. Więc cóż, niektórych może zastanawiać, czemu przez taki długi czas gry nie było. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem, co się stało, ale nie mogłem korzystać z biblioteki od znajomej, która mi pożycza Isaaca, znana jako Arbuzianka. Zresztą już o niej wspominałem, nawet podziękowałem w każdym opisie Isaaca, ale mniejsza. Więc tak, nie mogłem dlatego grać ani w Regalia, ani w Isaaca. Nie było wiadomo, dlaczego tak jest. Bo po prostu nikt nie korzystał z jej gier. Ona nie grała, a ja i tak nie mogłem, by pisało, że jest w użyciu. Ale tak, no. Po długim okresie dzisiaj sprawdzam, wreszcie działa, więc jej. Wracamy do Isaaca, jednak z tym odcinkiem powiem wam szczerze. Dawno nie grałem w Isaaca, bedlamą, i stwierdziłem, że nie ma co się tak zadręczać tym challenge'om, który i tak już jest przeterminowany, więc wracamy po prostu do zwykłego grania sobie w Isaaca tym razem, zwykła seria, może zrobimy nawet kiedyś wszystko. I cóż, oczywiście będę grał głównie na hardzie, bo nie chcę mi się normalów robić, chociaż pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, dużo oglądałem Isaaca. Bo tam wszyscy robili nie pewnie normala, a potem dopiero harda, ale nie, ja pójdę od cięższej strony i kim by dzisiaj zagrać? FK, Lazarus, Azazel, Eden, a wiecie co? A może spróbujemy podobnie zdobyć Betanii, więc tak. Nie pamiętam, jak to ostatnio było. Przy okazji, albo się trochę zmieniło, albo nie wiem. Nie, wydaje mi się, że trochę inaczej wygląda chyba, ale tak. Powiem szczerze, nie śledziłem do końca, co się stało na tej aktualizacji najnowszej, która wyszła niedawno. Ale mogę wam powiedzieć tyle, ponoć brakujące elementy, rzeczy, które nawet nie odblokowałem jeszcze w moim głównym zapisie, zostały wprowadzone. Konkretnie mówiąc, przedmiot taki jak birthright, czyli najłatwiej określić to chyba, nie wiem, czy prawo narodzin, czy właśnie ten, jak to się nazywa, dowód, czy coś, czy jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, ciężko mi tłumaczyć na polski, ale tak, dla niektórych postaci ponoć był niedostępny, przy czym od razu mówię, nie znam się aż tak na szczegółach tego przedmiotu, wiem tylko, że jest bardzo dobry i tak dalej. I tak, no nie dla każdego był dostępny. Teraz ponoć już wszystkie efekty są. Dodatkowo przedmioty, powiedzmy, związane z ostatecznymi unlockami na niektórych postaciach, okazało się, że nie istniało w żadnych pulach przedmiotów. Teraz, nie wiem dokładnie w których, ale ponoć są to dane. I no, jeden przedmiot, który w ogóle nie istniał w grze jako tako, nie dało się go po prostu zdobyć ani nic, on w ogóle nie miał funkcji, też został ponad dodany. No i dużo pomniejszych zmian, ale aż tak się na tym nie znam, bo nie śledziłem. Przekonamy się wszystkiego na serii prawdopodobnie. A póki co na spokojnie sobie gramy właśnie Lazarusem, który naprawdę wydaje mi się, że wygląda inaczej niż wyglądał wcześniej. Jakby był bardziej blady i miał trochę inną fryzurkę, chociaż do fryzurki nie jestem aż tak pewien. Chociaż prawie jestem, ale mniejsza. Więc tak, są zmiany, ja jestem zadowolony, Isaac znowu mi działa. Po prostu, no, okazję do świętowania. Jak mówię, teraz chcę też trochę na luzie podchodzić, żeby się tak nie spinać. Przegram to trudno, nie przegram, będę z siebie zadowolony. Więc tak. Eternal Heart. Nie będę go jeszcze brał. Weźmiemy dopiero po pokonaniu bossa. Dobra. Wiecie co, wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z anemią, bardzo fajny przedmiot. Tak swoją drogą, ewentualnie Lusty Blood, ale chyba Dusty Blood, czy Blood prawidłowo. Nie mamy, więc pewnie anemia? Tak, anemia, na anemic. Toxic Blood. Więc super. Ten biecik, który swoją drogą dostalibyśmy, gdybyśmy się przemienili w... najłatwiej to określając, Lazarusa 2.0, który podkreślam, jeśli byśmy grali na dalej regułach... jak to się nazywa, no... no, Nuzlocke'a byłby martwy już. Ale jako, że... po prostu... powiem szczerze, że poddaję z tym trochę. Dlatego, że no mówię, dawno nie grałem, więc tak. No i inne jeszcze takie kwestie, co nie chcę sobie po prostu zatruwać umysłu tym. Stosować się dodatkowo. I tak, już prawdopodobnie wszyscy mają takie wyniki, że no. I najprościej w świecie przez tą przerwę, no przeszłem tak jakaś ta wena na ten tryb rozgrywki, więc no. Rozumiecie, nie mam zamiaru się też zmuszać do czegoś, czego nie chcę robić. Mimo tego, że to jest YouTube. No poniekąd na YouTubie to powinno się robić to, co... to, co chcą widzowie i co według niektórych jest po prostu popularne, więc ludzie chcą Isaaca w wersji Nuzlocke, to powinien robić Nuzlocke, wbrew sobie, ale
Więc mówiąc szczerze, rzadko kiedy robię coś wbrew sobie, no pomijając może niektóre gry co-op z siostrą. Bo wiecie, już niejednokrotnie opowiadałem, że nie są to gry do końca mojego typu. Ale ogrywam je głównie dlatego, że siostrze się to podoba i wiem, że wy je lubicie. A dla mnie są to gry takie, no najczęściej może być albo okej. Więc ponad to, więc tak. Chociaż tu mogę powiedzieć jeszcze tak w tajemnicy, że gra, która była nieudanym szalonym co-opem, jak ją nazwałem, czyli to był chyba... nie Moving Out, to było Out of Space. No, personalnie mi się ostatnio bardzo dobrze w nią gra. Nawet przyjemnie. Oh shit, nie, tylko nie on. Ogólnie Larry Jr. super, ale czemu dostałem jeszcze tamtą wersję, tego takiego zaspanego? Będą problemy przez niego, ja to otrzymam obrażenia w głupi sposób właśnie przez niego, jestem tego pewien. A wiecie, jeśli by się udało nie otrzymać, to zawsze jest szansa na... jak mi tam było, Samsona, jedna z postaci, którą... Chyba coś odblokowałem na moim głównym zapisie, ale... aby nim nie grałem, więc... No, rozumiecie, aż tak... ciężko mi coś powiedzieć, poza tym, że jest to ciekawa postać, bo to... Otrzymywanie obrażeń jako Samson jest w sumie poniekąd wskazane. I otrzymałem obrażenia przez głupią kupę, no nie wierzę. Zahaczyłem się o kupę i zwykły Larry mnie zranił. No trudno się mówi. Najważniejsze, że i tak jakoś się udało i dobra, te sympatyczki od lodów albo wykałaczki. Zobaczcie, patyczki od lodów. I okropny widok, no ale jak już to wszyscy gracze Isaaca przywykli. Im okrutniej twoja postać wygląda, tym jest ona mocniejsza, więc tak. Skoro tak już utrzymam tu obrażenia, możemy zajrzeć, co my tu mamy. Piguły. Shot speed down, niedobrze, ale i tak zeżrę i pretty fly, dobra, ta była akurat w porządku. I skoro i tak już kończymy piętro, to mogę szybko podejść, odebrać co trzeba odebrać. I możemy iść dalej, czy jest tutaj może coś do kupienia, a... warto byłoby w sobie wziąć klucza, ale powiem szczerze, pas. Ej, najprościej w świecie nie czuję potrzeby brania kluczów. Na następnym piętrze raczej jakiś znajdziemy. A jeśli nie, no to jestem głupkiem, który właśnie w ten sposób odebrał sobie dostęp do treasure rooma, sklepa i innych rzeczy. Chociaż nawet jeśli nie będzie kluczy, to mam dużo monet, więc jest szansa na kasyno, a w kasynie łatwo można wygrać klucz, jeśli jest... na automat hazardowy. Dobra. Idziemy dalej i tak. Ofertę handlu z diabołem. Powiem szczerze, że jeszcze będę korzystał. O, proszę, jeszcze crawl space. I to szczerze mówiąc nie dlatego, że chcę jakoś szczególnie, tylko bardziej po to, żebyśmy w końcu dostali dostęp do Krampusa. Bo jednak spotkania z nimi chociaż bywają irytujące delikatnie, no to warto je mieć. I czyżby to było to, o czym myślę? Jeśli to jest to, to super, jednocześnie szkoda. Bo prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z Psyfly. Tak. Psyfly, które kiedyś były jednym z najpotężniejszych przedmiotów, a ponoć w ostatniej aktualizacji to akurat... poniekąd jestem tego świadom, bo o tym było głośno. Mocno zostało znerfione. No cóż, jeśli to prawda, to... no szkoda. A jednocześnie nie ma co się przejmować. Proszę, kolejny Eternal Heart. W tym ciągu, moim zdaniem, to będzie przyzwoity przedmiot. Coraz bliżej nam do Władcy Muchów. A, Echpas Passage. Okej, czyli możemy pominąć jedno piętro. Tam jednego bossa, czy coś. Nie pominąć w ten sposób nogę bym mógł, mamuśki, ewentualnie pierwsze łomby. Ewentualnie, jeśli nie dostanę na jakimś piętrze obrażeń, to od razu mogę po prostu Echwazem uciec na następne piętro. Tam, no co prawda, redukując trochę ogólny loot i tak dalej, ale jeśli to zrobię, to przynajmniej miałbym gwarancję tego, że no, Samsona odblokuję. Tak, póki co będę trzymał sobie runkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Rany, klucza nadal nie ma. Prawda, to jest bossu. Zaryzykować czy nie? Powiedziałbym, że jednak nie. Rune Shard. Nie wiem, jaki to był efekt. Oczywiście nie powiedziała nic, ale tak. Ważne, że po prostu jest. I dobra. A teraz w sumie coś jeszcze takiego zostało tutaj istotnego, to właśnie odnalezienie sklepu. Chyba jest kart i innych takich rzeczy. Fajnie byłoby to czym prędzej odnaleźć. Jeśli się nie uda, to trudno.
I tak. Handel z diabłami, że tak to nazwę, będę robił tylko i wyłącznie w momencie, w którym będą to naprawdę bardzo dobre oferty. Powiem wam szczerze, bo jednak nadal nie mam Magellany odblokowanej. Tam w sumie Megi, chociaż ja zawsze nagrywam Magellana, nawet nie wiem dlaczego. I tak, no, przydałoby się blokować, a to wymaga jednak nadal 700. Dobra, bomba. Proszę cię, otwórz mi skrzynkę. Rainbow Worm. Najgorsze, co mogło być. Jeszcze przestawiłem ostatnią bombę. Nie zapowiada się, żeby było jakiekolwiek dojście do tych pokoi. A cóż, no to musimy liczyć teraz na to, że może jednak bossu nam wyjątkowo da jakiś przedmiot, który będzie pocieszeniem. No i dam po prostu klucza. Albo jakiś sposób na to, żeby się tam dostać bez klucza. Chociaż z tego, co się orientuję, to nie da się dojść bez klucza do takich miejsc, więc tak. Więc daj klucza po prostu. Będę zadowolony i tak. Gerdlingi czy jakoś tak? Chyba to są gerdlingi. Z nazwy... Nie otrzymałem wrażenia w głupi sposób. Czemu ja to robię? Diabła nie będzie. Ale przynajmniej są piguły, więc jej, możemy się nażyć piguł. Balls of Steel, okej. Okay. Nieznana mi piguła. One makes you larger. Ryzykowne, ale tak. I something's wrong. Wrong, tak. Wrong się mówi chyba prawidłowo. Nie wrong, ale mniejsza. To teraz tak, szybko po Eternal Heart. No i idziemy ponownie. Naszym olbrzymim teraz już Lazarusem. I no, zobaczymy do końca. Też nie ukrywam. Skarb na piętrze tak wczesnym i w ogóle jest zawsze ryzykowne. Ale cóż, dopóki nie dostaniemy klucza, to w innej nadziei nie ma. Ja postawiłem bombę przez przypadek, naprawdę. Jeszcze ostatnią bombę, którą miałem po prostu... żebym wziął i zmarnował. Jest złote oczywiście, bo jakby inaczej. A self-sacrifice room, nie? To ogólnie sacrifice, nawet nie wiem czemu to... Nazywam self-sacrifice. Okej, dobra, na szczęście mam nadal jeszcze soul hearty. Więc aż tak źle nie jest, ale... Tam są, no coraz to dalej. Bo... Okej. Ale za co rzeczy? Nie. Nie dostanę, czyli dobra. Wniosek następujący. Żeby móc w ogóle korzystać z tamtej... Jak to się nazywa? Zniszczonej żarówki, chyba trzeba po prostu mieć jakikolwiek przedmiot i musi być całkowicie rozładowany. Lepiej stosować to w sobie na przedmioty, które mają jeden ładunek. To zawsze użyjemy i od razu dostajemy bonus na następny pokój. Dobra, pokój skarbu. O, jakimś cudem udało się wyminąć te muchy wszystkie. To byłoby masakra, gdybym znowu trzymał obrażenia. Dobra. Tylko jedna monetka. Nie mam bomby, bo oczywiście w głupi sposób ją zmarnowałem na poprzednim piętrze. I tak, teraz tylko pokonać ich i liczyć na klucza. Chociaż oczywiście mamy niską szansę na to, że cokolwiek dostaniemy przez minus jedno szczęścia Lazarusowe. Ale tak i w serce. Albo mnie się wydaje, albo znacznie zwiększyli szansę na czerwone serce, bo kiedyś aż tyle mi chyba ich nie wypadało. Podczas moich rozgrywek. Przynajmniej tak mnie się wydaje się. Chociaż tak, no, minęło... W sumie nawet nie wiem już ile z tego czasu. Wydaje mi się, że dosyć długo, od kiedy ostatnio zaglądałem. Mogę powiedzieć szczerze... Oczywiście trzymam wrażenia znowu. Ale wracając, wydaje mi się, że ostatnio, kiedy grałem w Isaaca, było to... właśnie około daty ostatniego odcinka z Nuzlocke'a, potem już zaglądałem. Zresztą mógłbym nawet zobaczyć, kiedy ostatnio mam jakiś screena, bo... powiedzmy sobie szczerze, mam w zwyczaju... jak gram prywatnie, to każdy po prostu seed, na którym gram, zapisywać, wiecie, na przykład gdyby się okazał jakiś super, czy chciałbym się po prostu nim podzielić. Chyba w taki głupi sposób otrzymuję obrażenia, nie wiem po prostu. No to już jest powyżej mojego rozmawiania i tak teraz jest Gerdy Junior, czy jakoś tak chyba? Dobra. To musimy się z nim pobić. Może go nawet pokonamy. Bez otrzymywania obrażeń. W takiej sytuacji oczywiście oznacza co
diaboła, którym z chęcią bym podyskutował na temat jego ofert ewentualnych. Dobrze tylko, że straciłem ostatnią połówkę Soul Hearta, więc tak, jeśli nawet... A, dobra, nie jest aż tak źle, udało się. I jeszcze pan Laleczka, super. Kolejne dwa Soul Hearty, idealnie. No i nie ukrywam, pójdę. Cztery? Albo to ulepszyli? Albo mnie się wydaje, ale tak. Widzę tutaj dwa bardzo dobre przedmioty. W sumie jeden bardzo dobry, jeden chyba przeciętny. Chociaż nie jestem pewien, będę musiał aż teraz sprawdzić. Po przeużyciu mojego telefona. Czy dobrze kojarzę, co to za przedmioty? I to mówię tylko o wyglądzie, bo działanie poznam. Ja się znam z działania tych przedmiotów, tylko muszę zobaczyć. Dobra. Uwaga, uwaga, czy to jest to, o czym ja myślę? Halo. Dobra, fajnie, ale proszę mi tutaj pokazać grafikę, której szukam. I tak, dobrze myślałem, że jest jeden dobry przedmiot. Drugiego nie pomyliłem, więc tak, bierzemy tylko to. Depakt. Po prostu wspaniały przedmiocik. Missing Page. Nie. Zombie Baby, czy Rotten Baby, nie pamiętam jak się nazywa, nie? Bo jeszcze za wcześnie. Gappy's Head mógłbym brać, ale spasuje. Jak mówiłem, staram się jednak dostawać tę nikłą szansę na to, żeby odnaleźć wystarczająco dużo czerwonych serc na spotkanie z Tom, jak i tam Madzią. Madzialeną, Maggie i odblokowanie, ale jeśli się nie uda, to trudno. I tak, kolejne miejsce, w którym raczej będę musiał sobie odpuścić pokój skarbów. No masakrycznie. Ale tak, przez jedną głupią decyzję nie kupienia klucza na jednym piętrze, teraz będę już do końca gry musiał ponosić tę karę. No dobra, przynajmniej tak mam wystarczająco szybkie płakanie, żeby pozbywać się większości zwykłych oponentów. No i mam też jeszcze Petrified Poop, więc jest zawsze szansa spora, że coś właśnie z kup wypadnie. Szkoda, że to głównie monety, ale wiecie, zawsze coś. Soul Heart. Jak miło. Okej. Jakkolwiek ją znerfili, tą muchę. No powiem szczerze, nie do końca widzę tego nerfa, nadal odbija wszystkie pociski bezproblemowo. Chociaż widzę, że teraz chyba, nawet jeśli jest szansa na to, żeby jak to się nazywa, żeby odbić pocisk, to jest dużo niższa. Wydaje mi się, że w ogóle już teraz nie odbija pocisków z powrotem we wrogów. Jeśli to był ten nerf, to moim zdaniem, no jak najbardziej zasłużony, bo nadal jest to jeden z najlepszych przedmiotów defensywnych, jakie są dostępne. I cóż, no smutek, ale kolejne piętro bez sklepa. Bez treasure rooma. Ale dobra, nie przejmujmy się tym naprawdę, pomijamy tamto, nie ma co i... Arcade. Dobra, będę grał na żebraczku i powiedzmy, że na tej maszynie też mogę zagrać. To nie jest też taki wielki problem dla mnie, mam trochę tych Soul i Black Heartów. Najważniejsze są dla mnie kontejnery, nie same w sobie posiadanie czerwonych serc, więc tak. Zobaczymy, co żebraczek dał. O, dobry żebraczku, grzeczny żebraczek. No, uratowałeś przebieg prawdopodobnie. O czym od razu mówię, pójdziemy do sklepa, nie do item rooma, prawdopodobnie. To tam możemy dostać więcej znowu kluczy. Szansę na Grida. No nie wiem. Nie wiem. Sporo ryzyko i tak będzie. To tak, zagramy tak, żeby mieć chociaż 110 monet ostatnie. Dobra, 15. Do 15. I cóż. Mamy już 5 kontejnerów z powrotem. Mieliśmy utracone wcześniej przez jednego Eternal Hearta, którego znalazłem w pokoju, w którym zacząłem gadać o tym, że mucha może nie jest wcale taka słaba, jak się wydawało. Czyli została znerfiona, oj, kluczyk kolejny. I tak, i teraz tutaj jeszcze... Breakfast chyba? Nie pamiętam nazwę, ale tak, ogólnie ten woreczek. Jest super. I... Jera. Nie pamiętam, jak działa Jera do końca. Tak, możecie nazwać mnie nieogarem, lamą, noobem.
Chociaż wydaje mi się, że Jera chyba pozwalała zbreakować grę, czy to chyba było to odkopywanie jakoś teraz osłabione znacznie. Ale tak, to chyba było to. Zobaczmy, co my tu mamy. Mogło być gdzieś lepiej. Tak, łzy oczarowujące to nie najgorsza rzecz, więc no. A, dobra, chociaż jedna rzecz się udała i teraz... Zobaczmy, czy Secret Rooma tu gdzieś nie ma. Jest to mało prawdopodobne, znając mojego farta, ale... No, wygląda to tak, jakby mógł być. Nie ma. No cóż, to nie sprawdzimy więcej. No nie mam najprościej w świecie już tej bomb. Na to możemy jeszcze się tutaj trochę pokłuć. Zostaniemy za to pieniądze. I może niedługo odblokujemy coś bardzo fajnego. Chociaż nie wiem, ile razy trzeba skorzystać, żeby odblokować to, o czym myślę. Czy to nie trzeba, powiedzmy, wysadzić gdzieś tam maszyn przez dotację krwi, ale... Ilekolwiek trzeba czasu poświęcić na to, żeby to odblokować, ja to muszę po prostu wziąć. Konkretnie mówię tu o Bloodbagu oczywiście, czyli czymś, co leczy wszystkie czerwone serca jeszcze z większej ilości, nie pamiętam, czy jedno, czy dwa, ale chyba jedno. Wspaniały przedmiot, mówię to wam szczerze. Polecam każdemu. Po prostu dlatego bawić się tymi maszynami. No chyba, że nie możecie sobie pozwolić na ryzyko grania bez czerwonych serc z jakiegoś powodu. Wtedy proszę bardzo. W szczególności też polecam używać tych maszyn, jeśli gracie F-ką. Bo wiecie, no. Musicie mieć jedno czerwone serce max aktywne, czyli pełne, żeby móc korzystać z jej umiejętności klątwy. Która, tłumacząc dokładnie, czy czytając dokładnie nazwę, ma nie najlepszą nazwę i tak dalej, więc pozwólcie, że to przemilczę. Ale tak, jest nazwa, chociaż można to określić tak w sumie naokoło, więc tak, powiedzmy, że jest nazwa, tym się nazywa się, uwaga, uwaga, najstarszy zawód na świecie, Babilonu. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to wie, zresztą każdy chyba zna nazwę tego przedmiotu angielską, ale ja jednak tego nie powiem, bo... No, szanujmy się i szanujmy standardy YouTube'a. Każdy wie, jak to może wyglądać, jeśli powie się coś, co mu nie pasuje, więc tak, lepiej być po prostu ostrożnym. Tak, więc idziemy dalej, szukając szczęścia, zbawienia i innych takich rzeczy. Ciesząc się z ilości kluczy, które znaleźliśmy. Dalej pójdzie, to może wystarczy mi już do końca przebiegu. Tak, przebieg wydaje mi się być bardzo stosowny, bardzo mocny. Normalnie nie ma na co narzekać. Definitywnie jest tu potencjał na beton. Szkoda tylko, że tak. Poza betanie nic już więcej nie będę mógł próbować na tym zrobić. Bo no, chociaż może, jakby jakaś wyjątkowo dobra sytuacja zaszła, na przykład Wayfera mógłbym jeszcze zaryzykować i spróbować swoich sił. Nawet z Dark Clubem. No hej Pip, dobrze, że nie Bloat. Wiecie, Pip jeszcze jest w porządku. Gdybyśmy trafili na Bloata, to bym się wkurzył. Chociaż to jeszcze chyba za wysokie piętro, żeby Bloat się pojawił. Aż tak, wiecie, nie ogarniam aż tak dobrze, żeby być pewnym. Ale tak, dobrze, że mam Pipa, nie Bloata. I no. Ojej, dobra. Udało się, nawet nie otrzymaliśmy obrażeń. Super sytuacja. Jakie ładne monety. Na chwilę, na pewno gram na... Tak, gram na hardzie, dobra, co to nie wiem, co jest na tym. A Bloody Oath, nie jestem pewien, czy co to do końca jest. W sensie, dobra, wiem, co to jest i wolę nie ryzykować, bo to zostawia pół serduszka, po prostu obóz do obrażeń. A tutaj to jest chyba siarka? Sulfur? Jeśli się nie mylę, tak, jeśli to jest to, to on też sposób, brimstone na jednego pokoja, to nie jest coś potrzebnego. Więc tylko pozwólcie, że... Sprawdzę. Jeśli to jest to, to oczywiście zaraz. Patrzcie, to nie jest siarka, to jest czymś innym. O. W takim wypadku powiem szczerze, że nie kojarzę, co to musi być. Czemu w sumie nie kojarzę teraz, więc weźmiemy Lord of the Pit. Okej, dobra, to w sumie. Tak, dobry wybór, że to wziąłem. Zaryzykowałem. Teraz możemy sruwać. No cóż, może by nie było. A jeśli chodzi o to moje sprawdzanie, to tylko jeśli wydaje mi się coś, to po prostu biorę i od razu mówię i sprawdzam. Jeśli natomiast nie mam najmniejszego pomysłu, czym jest ten przedmiot,
to nie martwcie się o tym, nie będę sobie spoilował po grafice czy coś, nie, ja tylko sprawdzam przez nazwę, która mi się wydaje. A jeśli nie, no co? Tak. I co dalej tu mamy? Ha. A, taki słaby ten sklepik, ale i tak. Dokonajmy dotacji chociaż tych, powiedzmy... 5 monet? Nie, dobra, do 30 zejdziemy. Czemu nie? Tak to będzie wystarczająco dużo, żeby cokolwiek kupić, jeśli się fajnego trafi. A jednocześnie będziemy coraz bliżej wyższych stopni sklepa, więc no. I dobra. Dobra. Ta przerwa bardzo długa, jak widać, nadal nie stępiła do końca moich bardzo słabych, ale jednak umiejętności grania w Isaaca. Skoro nie umarłem od razu na piwnicy, to wiecie, to już jest tak postęp. Jakaś tam pamięć mięśniowa, czy coś tam innego w ogóle mogłoby być. No. I dobra, zanim jeszcze pójdziemy dalej, to ostatnia rzecz. Trzeba się jeszcze trochę pokuć, aż maszyna eksploduje lub kończą się czerwone serca. Okej, dobra. W tym momencie mogę to wysadzić. Robi hard, jak miło. I za 8 monet jeszcze możemy spróbować pograć na tej maszynie. Proszę mi już. A po prostu już będziemy odchodzić na następne piętro. Chociaż to było głupie tak wsadzić tą maszynę jeszcze na tej gramy, gdzie mogą dostać czerwone serce, ale dobra. Na szczęście nie dostałem, więc nie jest aż tak źle. Ciekawi mi tylko, czy teraz, czy po prostu ta maszyna do zabierania krwi też się liczy jako otrzymywanie obrażeń, czy nie. Wiecie, jeśli się nie liczy, to nie kojarzę, żebym tutaj dostał, chociaż pewnie dostałem. Zobaczymy. Co ja się będę tym przejmował, jeśli odblokujemy Samsona, to odblokujemy, jeśli nie, to nie i tyle. Teraz tak, co tu mamy? 4 czerwone skrzynki. 4, tak. 3 czerwone skrzynki. Ojeju. O, Dead Cat. Ha. Dobra, tu już się trzymam wrażenie, więc nawet jeśli już coś to padło. Jestem pewien, jak on do końca działał. Czy on ustawiał czerwone serca na 1, czy wszystkie serca na 1? O, nie wiem, czego chcę. Chociaż zaryzykujemy. Dobra, czerwone. No niestety już nie będzie w takim wypadku Maggie, ale mamy dużo źródeł ożywienia, więc ten przebieg, chociaż nie chciał ginąć, zawsze można jeszcze uratować dedykatę. I to do tego trollki i Soul Heart. Dobra. Dobra. Nie jest najgorzej. Chociaż tak, teraz już definitywnie potwierdziłem się w przekonaniu, że Maggie nie na to podejście. No cóż, no ciężko byłoby ją odblokować, mając na jednym z ostatnich pięter tylko i wyłącznie jedno czerwone serce. W sumie poza tym piętrem zostało nam jeszcze 3. No może wyjątkowo, gdyby się udało, to 4. Jeśbyśmy mieli podwójnie wielkiego farta, czytajcie, miałbym Wafera, jakieś tam inne super duże źródło serc oraz, podkreślam, znaleźlibyśmy Self-Sacrifice Rooma, czym ogólnie Sacrifice Rooma, nie wiem czym nazywam to Self-Sacrifice Room po prostu. Ale tak, Sacrifice Rooma, powiedzmy, to byłaby spora szansa, że może udałoby się zrobić zarówno Sheol, jak i właśnie Dark Room. Albo jedno lub drugie, no. Co? Co? Przepraszam bardzo, co? To było dziwne. Dużo serca natraciłem na pokoju, którego nawet nie zrozumiałem. Pewnie jakiś zwykły bug. Więc nie ma co się przejmować. Wcześniej czy później go złotają, jeśli nie, no to przynajmniej wiem, z czym się mierzyć na przyszłość. Że teraz oni nie są jacyś szczególnie groźni przeciwnicy. Delikatnie irytujący, jak najbardziej. Groźni ani trochę. Więc tak. Po prostu się tego pozbądźmy i tyle. I nawet gdybym chciał teraz spróbować, dajmy na to swoich szans z Boss Rushem, to jesteśmy zbyt wolni, żebym to zrobił. Mapka skarbów. Okej, teraz dobry layout piętra. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. I to prawda, 90 dorzucimy. No, i teraz można już w sumie się zająć na spokojnie graniem. Może będzie sukces, może będzie porażka. O, kluczyk, jak miło. Dobra, mamy już bossa. Też, w takiej sytuacji
To ja się będę męczył. Dziękuję bardzo. Idziemy na szybko na bossa. Okej, okay, monstru dwójka nie jest najgorzej. Najlepiej też nie. Ale nie jest najgorzej. I okej. 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 Tak. No albo mi się wydaje, albo monstru dwójka ma ogólnie Cursed Eye'a. Ciebie. Ale pewnie mi się wydaje i to jest albo to jest krótki zbieżność tych wyglądów. Tak, tak. Okej, okay, tak, teraz będzie pluł swoim brimstone'em. Ale Monster 2 też nie jest taki trudny. Chociaż, nie ukrywam, jeszcze niedawno bym powiedział, że to jest masakrycznie trudny boss, przez to, że mnie zawsze łapał w brimstone'a, ale teraz już wiem, jak się zająć brimstone'em i tak. Nie. No i znowu teraz będzie napisane, że ktoś gra w jakąś grę. O, chyba muszę... O, i tak mi złapał, nie wierzę w to. Skupiłem się na jakichś głupotach, przez to mnie złapał w brimstone'a znowu. Ja w głupi sposób otrzymuję obrażenia, to akurat muszę przyznać, ale jest jeszcze szansa, że może to się uda. Mało życia mi zostało, to prawda. Nikłe są szanse na to, że uda się to wszystko. A proszę. Szybsze lecenie pocisków i kolejne czerwone serce. Jak teraz na to patrzę, to gdybym nie robił tych wszystkich handlów, to byśmy w tym momencie mieli wystarczająco chyba serców, żeby nawet Madzie Lenę właśnie blokować. No i gdybym nie był dziecka, to też. Pretty fly. Dobra. O, tu jest jakaś piguła, muszę zbombować. Niestety nie pamiętam, czy miałem, czy nie. Nie, więc zobaczymy. Elf down. No niestety, i teraz co mamy? A, dobra, to takie grzybowe strzały, no zawsze coś. Poda tylko, że health down nas zżarłem. Jest sens gdzieś dalej? No, najwidoczniej nie. Zawsze można poszukać jakichś skrzynków, innych rzeczy, secret roomów, ale... Nie ukrywając, nie jestem w nastroju na to tym razem. Zobaczmy, może jeszcze tylko tutaj na szybko, czy coś jest? Nie ma, oczywiście. Więc skoczymy na piętro niższe i zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Boss potencjalnie jest w tamtych sekcjach, więc zobaczymy najpierw te takie krótsze. Nadal nie wiem, jak one do końca działają, te kloce, więc tak. Lecąc w ten miejscu, w którym one mogłyby mi trafić, mogłbym dużo lepiej to zrobić. O, i dobra, żebraczek. Oczywiście, że podotykamy żebraczka, nie przejmując się kolcami, bo jesteśmy na nie odporni. I dziękuję bardzo za breakfast. Nie, dobra, to nie było breakfast, ten worek to musiał być coś innego. Breakfast to przecież jest mleko z siadły. Ja nawet nie wiem, jak mogłem to pomylić, przecież klątwa breakfasta czy coś, to jest takie podstawowa po prostu podstaw Isaacu, przynajmniej kiedyś było. Trzeba mnie tak zastanawiać, czy nadal da się osiągnąć moment breakfastingu, w którym po prostu, że tak nazwę, wszystko co stało się zrobić i teraz zobaczyliśmy wszystkie przedmioty, które dało się zobaczyć i teraz ostatnie co zostało w puli to breakfast. Wiecie, standardowa procedura psucia gry kiedyś. Według twórców teraz to jest dużo cięższe, ale wręcz niemożliwe, chociaż muszę szczerze powiedzieć, jeśli ta aktualizacja niczego nie zmieniła, to jestem po prostu świadom tego, że dalej da się to zrobić. Gdyż jeden z dalszych znajomych, o ile mogę tak to nawet nazwać, dokonał czegoś takiego nawet na nagraniu u siebie na YouTubie i... Okej, okay, Explosive Diarrhea, czyli na czym, więc eksplodująca sraczka, mówiąc po spolicie. Okej. Okay. Wyglądają inaczej. O. Ciekawe. Albo wygląd niektórych potworów się po prostu pozmieniały, albo są nowe potwory, chociaż wydaje mi się, że wyglądy zostały zaktualizowane, bo ci widzieliśmy tego, który pluje, jak to się nazywa, tymi takimi żółtymi muchami. I on też wyglądał inaczej niż zazwyczaj. Więc tak, wydaje mi się, że krytyka Isaaca ogólnie została też właśnie trochę polepszona. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Lazarus się też zmienił, nawet z wygląda. Nad tym się nie zdziwił. Fajny wygląd Lazarusa do najlepszych nie należał. Dobra, to jest tak. Dobra, szybciej pozbądźmy się ich, żeby nie było problemów. Super, tak, na nich nie ma żadnej nagrody, bo jakby inaczej. Uuu, to nie pamiętam, która jest z tych dwóch rzeczy, to jest takie, że jak pokonuje wrogów, to lecą mu tak jakby właśnie z nich dodatkowe łzy, czy to jest to, że jak mnie trafią, to ze mnie będzie wylatywało, nie jestem pewien, jak mówię. Ale która to by nie była z tych dwóch opcji, tak to jest... dobrej
Miał być arcade, jesteśmy... Uż. Czuję się oszukany. Aczkolwiek nadal nie jest coś takie... złe. Zawsze jeśli byśmy byli na wyczerpaniu, byśmy nie mieli już prawie w ogóle życia, to mógłbym zaryzykować i tam pójść odpocząć. Albo jakby właśnie Red Hearty nam się kończyły. Wtedy tym bardziej, bo w sumie... Ktoś tam możemy wtedy dostać 3 Soul Hearty chyba. Jeśli idziemy się przespać bez czerwonych serc. Natomiast jeśli idziemy się przespać z miejscami na czerwone serca, nie mając wszystkich serc wypełnionych, to leczę z prostu tu do pełna. Więc tak. No i przy okazji mam też już odpowiedź przez to, że pokonaj dużo wrogów i nic z nich nie leci, to po prostu jest to, że jak ja otrzymam wrażenie, to będzie efekt po prostu. Piona łzów. Albo coś tym nie przejmujmy i... jak szkoda, że nie mam tych kilku monet. Bo to by się przydało. Co prawda mam głównie Pretty Fly'e, co aż tak dobre nie jest. Tam właśnie Fly Fly'a, który też jako tako aż tak olbrzymich benefitów za to by nie miał, ale... Warto byłoby to po prostu wziąć dla samego wzięcia, więc tak. Nie wiem, czy to by nie było wystarczające, żeby już zostać Lordem Much? Chociaż chyba nie, ale i tak weźmiemy. Da, dobra, muchy są większe. W ten sposób muchy wszystkie stałyby się silniejsze. Nie wiem, jak to wpływa na Pretty Fly i Psy Fly. Yeah. O Jezu, jak ja tak mogłem zlabić? Nie, 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 nie. Jak to tylko ja potrafię. Tak, one makes larger, czym large. Nie, już nie potrzebuję. Tego nie biorę i idziemy na muśkę. Okej, okay. Okej. Okay. Proszę. Zobaczymy, czy przeżyję tą walkę. Nie przeżył, to byłaby totalna lama. Bo w takim stanie, jakim jestem, to ta walka nie powinna być aż taka strasznie trudna. Jeśli więc nie zlamy jakoś wyjątkowo, to wygramy raczej. Może trochę to zająć, bo z tego co widzę, co... Obrażenia wcale nie są już takie dobre w moim wykonaniu. No w sumie tak, obrażenia 4 coś, to są niskie. Prawie, że podstawowe, więc... Naprawdę nie są jakieś takie godne pochwały. Te obrażenia oczywiście bym musiał trafić, bo jakby inaczej. Ale dobra. I tak, dostałem znowu obrażenia, ale na szczęście czarne serce się wybuchło, więc Chariot... nie, Echwas. Echwas będzie lepszym wyborem. Idziemy tutaj i... Tym razem... wezmę to. Bo to jest naprawdę dobre i to, jeśli nie mylę, jest kontrakt from below, więc zaryzykuję. Dobra. Dwa czarne serca, jesteśmy na 2 uderzenia. Olbrzymie ryzyko, ale jeśli nam się to uda, to nagroda będzie tego warta, uwierzcie mi. Teraz tak, mogę pominąć pierwsze piętro, albo nie. Powiedzmy, że na razie aż tak źle nie jest, żebym chciał to pomijać od razu. Więc dajmy temu szansę. Powiem, może nawet tracić. Chociaż ryzyko podejmuję tutaj olbrzymie, więc tak. O i proszę, przy okazji nie wiem, za co dostałem niebieskie muchy. Ale tak, dostałem muchy, więc jej. Bo wiecie, ja lubię muchy. W szczególności teraz, kiedy mamy dosyć sporo benefitów związanych z muchami. I w sumie tak, te niebieskie muchy to... Ja nie wziąłem w sumie Rotten Baby. Chociaż w tym momencie, gdybym wziął, to bym dostał jedno serce prawdopodobnie. Empreska... Empreska fajnie byłoby brać, ale... Echwas wydaje się... ważniejsze, więc... Powiedzmy, że tak. Jeśli będziemy iść dalej... To wtedy przyjdę po The Empress. Empress to jest fajna rzecz, którą chyba jakiś czas temu pomyliłem z High Priestess, na odcinku nawet. No dobra, tutaj niczego takiego nie ma. Oczywiście jest Sacrifice Room, więc gdybyśmy mieli wystarczająco dużo życia, to byśmy mogli to ogarnąć. Pretty Fly, który nie wiem, czy mi coś dał, ale tak. No i bossu. O, jeszcze to, nie pamiętam, jak się nazywa. To chyba Teratroma, czy jakoś tak. Nie wiem, czy to jest wersja zwykła, czy wersja
jakaś taka alternatywna, ale to jest taki prosty boss, że nawet nie ma co narzekać. Lunch. Dobra. Lunch mi teraz tu ocalił. Dance mi znowu czerwone serce. Nie. Something wrong, niepotrzebne. Teraz mogę z czystą premedytacją wziąć Empress. Skoro zaraz będziemy i tak uciekać już na następne piętro. I tak, mógłbym to zrobić od razu, oczywiście. Ale... oj, czemu ja żem tutaj wlazł? No ale wracając, ale właśnie... straciłem serce. Nawet dwa serca, dobra, nie powinienem tutaj włazić. Nie w takim stanie. Chciałem właśnie powiedzieć, że warto byłoby poszukać i tak dalej, ale... mam za mało życia teraz, żeby już ryzykować. Dwa serca, dwa trafienia, jesteśmy, nie? I tak, byłem na cztery trafienia, więc to było totalnie głupie, to co żebym zrobił, ale... no, taki już jestem. A szkoda, że w stosunku nie mamy Emperora, on by mógł znacznie ułatwić jeszcze życie. Reboss będzie chyba gdzieś tam. Nie. Nie, ja naprawdę to klikłem. I jeszcze wpadłem w pocisk. Mówcie, że przegram takie podejście. Nie, dobra, jeszcze mam 9 żyć, zapomniałem. Nie będzie beta, nie tylko. Szkoda. No nie będzie beta, bo zginęłem. Teraz jestem tym Lazarusem mocniejszym w teorii, ale... no, ale szkoda. Szkoda, mówiąc szczerze. I no, nie żeby coś, ja rozumiem, że tak często się gra Lazarusem, że po prostu się ginie, no ale to nie jeden raz muszę przejść jako zwykły Lazarus wszystko, a nie jako ten. Żeby beta nie dostać. Czy... nie! Proszę was, no to się tak nie może skończyć. Że mam po prostu deadcata, który może mnie używać milion razy, a ja będę dla mnie w takich miejscach. Wytracę wszystkie życia na takie proste potyczki. Wiecie, z dobrej strony przynajmniej będziemy mieli unlocka. Jakiegokolwiek zrobionego. Potencjalnie. No ze złej natomiast szansa znikła. A nawet jeśli go będziemy mieć, nadal nie będzie to betani. Zginęłem już dwa razy. Ale dobra. Lecimy. Zaczynając od czegoś takiego. Ojej. Nienawidzę tych oczu. Tam w sobie serce nie jest jeszcze takie złe. Ale przeżyć tą fazę z oczami, to jest mój największy problem, za każdym razem. Co? Co? Nie, widzicie? Ja przez te oczy mogę tu przegrywać tyle. No! Nie. No cóż. Smutne to, ale jak mówiłem, niestety długa przerwa od grania w Isaaca ogólnie mogła mi tutaj teraz zaprzepaścić moje szanse. Bo przerwa, nie ukrywając, to paromiesięczna. Nie tak, że wiecie, po prostu grałem mniej czy coś, tylko w ogóle nie miałem jak grać. To jest najgorsze w tym wszystkim. Okej, spokojnie. Wiem, że jest dużo pocisków, ale spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Dasz sobie radę. Wierzę w ciebie. Spokojnie. Oj, zaczyna się ten moment. Oj, zaraz będą brimstone. No! Nie, wiecie co, to jest nierealne. Przez te brimstone właśnie, które... nie wiem, czy one się zawsze pod kątem zaczynają, jeśli tak, to dostał na równi z serduchem od jednej ze stron. I tyle, no ale... tak, one są okropne w tym momencie. Lepiej byłoby, wiecie, doprowadzić w ogóle do tego, żeby ona wypuściło brimstone'y. Ale różnie bywa, więc tak. Okej. Mucho, proszę cię. Dobra. Nie, no Psyfly jest potężny. Tak, dobra, zawsze pod kątem chyba wypuszcza. Damy radę. Dobra, daliśmy radę. O, nie wierzę w to.
Po takiej długiej przerwie z takim wielkim lamieniem daliśmy radę. No cóż, nie będzie pytanie, ale mam sukces. I tak, więc jej. I cóż, nie wiem, kim następne podejście by robił. Bo póki co, chciałbym chyba odpocząć od Lazarusa. No i mamy tutaj, tak, sznurek. Oczywiście wiadomo, do czego Isaac użyje sznurka. Płótne. Tak, wszystko w Isaacu. No ale cóż, kolejny przedmiot, jej. Przedmiot, który daje nam dosłownie opcję latania. I odblokowaliśmy coś więcej. No oczywiście Charm Solar System, którego nikt nie zrobi. Jednego dzieciaka kołopowego, który w sobie teraz już jest nie do niczego. No chyba, że jako jeden z losowych wyglądów, w którym możesz dostać jeden przedmiot, który jak zobaczycie, to poznacie. I cóż, no, trzecie zwycięstwo. Statystyki, proszę, śmierci jedna, przedmioty tyle, szybko na nie matki, no. Zobaczymy, jak to będzie dalej, a póki co w sumie to tyle na dzisiaj, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już za jakiś czas w kolejnym epizodzie Isaaca. O ile znowu się nie zepsuje opcja na Steamie, więc coś, no naprawdę, trzymajcie się i hej, hej!